Cześć, witajcie i wracamy do Was z kolejnymi nowościami oraz informacjami o postępach w naszej grze. A tym razem na warsztat bierzemy strzelnicę oraz kilka z broni, które mamy dostępne. I o samej mapie już wcześniej mogliście przeczytać na naszej stronie na Facebooku, ale jeśli z jakiegoś powodu jest inaczej, to oczywiście gorąco zachęcam do sprawdzenia najnowszych postów na naszych mediach społecznościowych, takich jak na przykład Facebook, Instagram, YouTube, no i oczywiście na stronie Land of War. Dobra, a teraz nie przedłużając bardziej, to co mógłbym Wam powiedzieć o tej strzelnicy? Jak się zapewne domyślacie, jest to lokacja, którą macie dokładnie w tym momencie przed oczami i będzie ona dostępna w grze z poziomu menu głównego, a obecnie cały czas znajduje się w fazie rozwoju, jak zresztą widać. I w trakcie rozgrywki broń, które podniesiecie czy odblokujecie, pojawią się właśnie tutaj do dokładniejszego obejrzenia czy przetestowania. Oczywiście wyczucie broni będzie ważnym aspektem, chociażby ze względu na system balistyczny, dlatego warto będzie odwiedzić strzelnicę i zobaczyć po prostu, jak się z danej broni strzela. Planujemy dodać także różne tryby treningowe, od statycznych tarcz, po może nawet jakieś wyznaczone ścieżki z przeszkodami. I jeśli chodzi o broń, to na ten moment mamy zaimplementowane wszystkie modele. No i nasi animatorzy właśnie pracują nad tym, aby wszystkie działały jak najlepiej. Zaopatrzyliśmy się także w kilka replik broni, często się nimi bawimy, oczywiście żałujcie, że niektórych momentów nie możecie zobaczyć, bo są naprawdę przegenialne, więc każdy najmniejszy szczegół właśnie najpierw testujemy na nich lub na sobie, a dopiero potem przekładamy wszystko na animację tak, żeby wrażenia z ich korzystania zapewniły Wam jak najlepszą imersję z gry. Dla przykładu mamy dla Was prezentację kilku z nich, takich jak Mauser, MG42 oraz Visa. No a więcej broni będziemy przedstawiać w sumie z czasem, a na ten moment zapraszam do obejrzenia tego, co dla Was przygotowaliśmy. I to wszystko na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się ciepło oraz nie zapomnijcie dodać nas do wishlisty na Steamie. No i do usłyszenia. Cześć!